Welcome to Learn Polish Podcast, episode number 92, 92. You can find all our episodes on learnpolishpodcast.com. We also have the Meditation Podcast, Speaking Podcast, and the Awakening Podcast, and all can be found on freedombroadcasters.com. If you want lessons from Camilla or her team, you can go to polonaswitch.com. Dzień dobry, Camilla. Dzień dobry, Roy. Witaj. Piękne. Jak się czujesz? Is that a dress? Is that a dress or just a top? A, to jest bluzka. Bluzka, bardzo piękna. Mam spodnie. O, dziękuję bardzo. Lubisz czarny kolor i lubisz kwiaty? Tak, bardzo ładnie. To są kwiaty. Kwiaty means flowers. Flowers, tak, kwiaty, tak. Dziękuję bardzo. Jesteś bardzo miły dzisiaj. Dziwne dla ciebie? Strange. Zawsze jesteś miły. Dobrze ci widzieć, jesteś zdrowy? Oczywiście. Jesteś zdrowy, tak? Pełen tak. Energii, fajnie. Ja mam trochę katar, więc przepraszam, kiedy będziesz słyszeć, to jest katar, to, tak? To nie jest kokain, to jest tylko katar, tak? To jest katar, Reynolds, katar, dobrze. Więc przepraszam. No dobrze, to jesteś gotowy na dzisiejszą lekcję? Oczywiście. Dzisiaj będzie taki temat. Zapraszanie na spotkanie. Co to znaczy zapraszanie? Inviting for a meeting? Meeting, tak, bardzo dobrze. I mamy czasownik, verb zapraszać. Zapraszać to jest to invite, mm-hmm. tak? Ja zapraszam, I invite. Ty zapraszasz, you invite, tak? Proszę powtórzyć. Ja zapraszam, ty zapraszasz. Ja zapraszam, ty zapraszasz, on zaprasza. Dobrze. On zaprasza, tak. My. Zapraszamy. Dobrze, wy. Zapraszacie. Zapraszacie, super. I oni, one. Zapraszają. Brawo. Proszę. Czyli polska gramatyka nie jest szok dla ciebie. Nie jest skomplikowana, tak? Jest łatwa. Czasami, Roy rozumie. Czasami Roy rozumie, tak. Fajnie, więc mamy zapraszam. I teraz kogo zapraszasz, tak? Kogo zapraszasz? I mówimy po polsku zapraszam cię. To jest informal style. I invite you. Zapraszam cię. Powtórz, Roy. Zapraszam cię. Oficjalnie zapraszam panią. Zapraszam. Co to znaczy zapraszam panią? Mister? To jest kobieta, tak? Pani to jest lady. Okay. Czyli zapraszam panią. Zapraszam tak? panią. And if you're inviting a man? Pan. Zapraszam pana. Pana. Dobrze. Mm-hmm. Czyli zapraszam pana. Cię nieoficjalnie. Lepiej. Oficjalnie zapraszam cię. Panią. Bo już zapraszam cię. Zawsze tak? Informalne, tak? Informalne dla mnie Polska, tak? Proszę pani, to jest bardzo dziwne dla mnie, bo Irlandia. No taka jest kultura, nigdy. Taka jest kultura. Ja, Irlandia nie mów to, tak? No wiem, w Irlandii tak nie mówicie, ale musisz znać te formy, tak? Zapraszam cię, zapraszam panią, zapraszam pana. I plural zapraszam was. Zapraszam I invite was. All of you, zapraszam was, okay. tak? Okej, okay. Czyli zapraszam plus kogo? Zapraszam cię i teraz na co? For what? Na co? Zapraszam cię na obiad. For dinner. I invite you for dinner, tak? Zapraszam cię na obiad. Albo zapraszam cię na kolację. Supper. Tak? Albo zapraszam cię na film. I invite you to a film. O, jakiś telefon, to chyba do ciebie. That's somebody, to jest to moje, that's somebody invited. A, to do mnie, przepraszam. Może przepraszam was. Cię za kolację. Zapraszam cię na kolację. Wyłączyłam telefon, przepraszam bardzo. Ktoś dzwoni. So to chyba moja mama. She turned off her telephone and she's sorry. Tak, that's tak, chyba moja mama, bo dzisiaj jest niedziela i ona zawsze dzwoni w niedzielę, mówi co robisz, co słychać, co gotujesz na obiad i to była ona teraz, więc przepraszam. Okej, czyli wracamy do tematu. Zapraszam cię na obiad, zapraszam cię na kolację, zapraszam cię na lody. Co jeszcze może być, Roy? Zapraszam cię na... Rękę? You can invite somebody na randkę? Tak. Dobrze. Co jeszcze? Zapraszam cię na piwo na przykład, tak? Bezalkoholowe. Tak. Or like teraz people would say I invite you for Christmas dinner. Zapraszam cię na świąteczny obiad, tak? Zapraszam cię na świąteczny obiad. Mhm. Okay.
Albo świąteczną kolację, jeśli to jest wieczór. And Dobrze, może być też zapraszam cię. New Year's Eve party, because that will be popular around this time as well. Although with the current situation, może nie, ale let's pretend it's normal times again. So how would you Dobrze, say? Więc New Year party po polsku to jest Sylwester. 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 I mówimy po polsku, zapraszam cię na Sylwestra. Tak? Zapraszam cię na Sylwestra. Zapraszam cię na film. Tak? Zapraszam cię na kawę. Zapraszam cię na herbatę. And when you say film, is that like kino or is it to tak. go to the house to watch the television? What would be the difference? Tak, so in next part of sentence you can explain. Na przykład, zapraszam cię na film do kina. Dobrze. Tak? Albo zapraszam cię na film do mojego domu. Zapraszam cię na kolację do restauracji. Zapraszam cię na kawę do kawiarni. Dobrze. Zapraszam cię na lody do na przykład manufaktury, tak? Albo do galerii. Albo zapraszam cię na piwo do pubu, tak? Zapraszam cię na spektakl. Spektakl to jest performance, like event, tak? Yeah. Zapraszam cię na spektakl do teatru. Super, teatru. Więc to są te wszystkie miejsca. Więc to jest punkt numer jeden. Mówisz tak, cześć, zapraszam cię na kolację do restauracji albo zapraszam cię na lody do galerii. Więc możesz wybrać jedną opcję i teraz my będziemy umawiać się na spotkanie. Umawiać się na spotkanie to jest to make appointment, tak? Mm-hmm. Okej. Okay. Cześć. Cześć. Co słychać? Wszystko w porządku, a u ciebie? Też, wszystko dobrze. Am I inviting you? Yeah? Tak, ty jesteś mężczyzną. Zapraszam cię do film do kino. Nie, zapraszam cię na film do kina. Do kina. Mhm, dobrze, o której godzinie? O 8 wieczorem, bo jest bardzo nowy Star Wars film. Gwiezdne wojny po polsku. Gwiezdne wojny. Dobrze. Okej, okay. O której godzinie? To mówisz o 8 wieczorem, tak? Tak. So, a gdzie would you say po polsku, because sometimes, like, around friends, because obviously in English we would say 8 o'clock, and you would know wieczorem, but would you say 20 for 20? O tak, tak, tak. To jest oficjalny styl. Czyli o 20. O 20. Okay. Gdzie się spotkamy? Na manufaktura? W manufakturze. Obok kina. Dobrze, fajnie. Dobrze, dziękuję bardzo, będę. Super. I teraz druga sytuacja. Zapraszasz mnie do restauracji. Cześć. Cześć. Zapraszam cię do nowej restauracji na ulicy Piotrkowskiej. Jest... Wegetariańska restauracja. Ale na co mnie zapraszasz? Na śniadanie, na obiad czy na kolację? Na śniadanie. Na śniadanie. Czyli zapraszam cię na śniadanie do nowej wegetariańskiej restauracji na ulicy Piotrkowskiej. Tak. Dobrze, o której godzinie? O 10. O, to późno, będę głodna do 10. Ja jadłem moje śniadanie czasami o 13, o 14. Jej, o 13 to już jest czas na obiad. Jestem głodna na rano, tak. Nie jestem głodny rano, a ja jestem bardzo głodna rano. Tak. Więc to będzie moje drugie śniadanie, dobrze? Dobrze, może być. Dobrze. Breakfast. Gdzie się spotkamy? Na ulicy Piotrkowska 50. Number 58, Piotrkowska. Okej. Okay. O 10, Piotrkowska 50. Restauracja jak się nazywa? Nie mięso. No mi. Nie mięso. Dobrze, bardzo fajnie. Będę na pewno. Super. Jutro, tak? Bo jeszcze nie zapytałam, kiedy jest to spotkanie. Ja będzie jutro. Dzisiaj, ci będzie jutro. No, jutro. Jutro, bo dzisiaj już jest za późno. Tak, tak dokładnie. Fajnie, no super Roy, czyli nie masz problemu z umawianiem się na spotkanie, nie masz problemu z zapraszaniem. Rozumiesz ten temat? Tak, rozumiem.
Super. Także dziękuję bardzo. Nasi studenci, jak macie jakieś pytania, to piszcie komentarze. Mamy nadzieję, że ten temat Wam się przyda, jest bardzo popularny, użyteczny, także teraz możecie zapraszać swojego partnera, swoją partnerkę na romantyczną kolację do restauracji. Dziękujemy Wam bardzo. Dziękuję, Kamila. So if you'd like some lessons from Camilla or her team, you can go to polonaswitch.com and you get all our lessons. They're all different, so you can start from the start to build your way up on learnpolishpodcast.com. Be sure to share with your friends, give us a 5-star rating because it all helps. Until next week, do widzenia. Do widzenia!